Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Konanek, a dzisiaj jak co niedzielę robimy sobie nadzór z Counter-Strike Global Offensive. Na szczęście udało już mi się wbić rangę, tak więc możemy przejść sobie praktycznie od razu do nadzoru. Ja już pobieram i chciałem wam bardzo podziękować za tyle łapek, ile było pod ostatnim filmem. Było ich 13, zaraz jeszcze wam pokażę, że nie kłamie już tutaj, prawda, YouTube. Prawda. I tradycja będzie kontynuowana, to znaczy, czekajcie, tylko wpiszę, to znaczy co 5 łapek będzie dodatkowe demko w Counter-Strike'u. Tak więc widzicie, 13 łapek, także będą dwa dodatkowe, więc będziemy mieć dzisiaj 5 nadzorów. Tutaj ten nadzór się, kurczę, coś długo pobiera, ciekawe co to będzie. Ciemno wszędzie, co to będzie. No zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziemy normalnych graczy, a nie cheaterów, ponieważ mam już trochę dosyć tego, że praktycznie każde demko wiąże się z tym, że nie liczymy, czy będą cheaterzy, tylko ilu ich będzie. Tak więc poczekamy, aż się pobierze i zaraz wracamy. No dobrze, moi drodzy, demko się wreszcie pobrało po długim czasie oczekiwania. Nie wiem, co się dzieje, bo sprawdziłem jeszcze w międzyczasie internet, jest ok, ale dobra, nie przedłużamy, oceniamy dowód. Inferno, turniejowy, będzie cheater. Stawiam na to, że będzie cheater. ja nie jestem pewien, czy to ma jeszcze sens, bo tak naprawdę zamiast nagrywać nadzory, to powinienem chyba zrobić jakiegoś streama z nadzorowania, gdzie będziemy chodzić i banować cheaterów, bo... No, a, przepraszam, Shift F2. No bo kurczę, co meczek praktycznie jest cheater, prawda? Dobra, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Pan podejrzany, zdaje się, że wypatrzył łososia. Pan podejrzany nazywany pochodnie, potocznie Lilią. Tutaj już chyba wie, że jest przeciwnik. Nawet nie celuje obok ściany. On już celuje w ścianę. No, moi drodzy, chcielibyście grać przeciwko komuś takiemu? Najprawdopodobniej tutaj widzimy właśnie pojedynek dwóch cheaterów, ponieważ Tukan wie, że Lilia tutaj stoi, a Lilia wie, że stoi tutaj Tukan, czyli pan podejrzany. W sensie Lilia, nie, że Tukan. No i już celują sobie na głowę, jestem tego absolutnie pewien. O nie, Tukan się odsunął. No i to był jego błąd. Może faktycznie Tukan nie cheatuje, nie wiem, zobaczymy. Ale pan podejrzany jest na pewno haksem. No, spójrzcie tylko na jego crusher placement. Masakra. Masakrunia. No ale co zrobimy. Tak więc moi drodzy, nie wiem czy jest sens to dalej oglądać. Tak naprawdę, bo wiemy, że pan podejrzany ma wallhacka. I wiemy, że też ma aima, ponieważ to zabicie tam właśnie w apsach było takie... No, wiecie jakie. Przebijmy sobie kawałeczek. O! Już tutaj wie, że będzie wieloryb. On to wie. Nie pokusił się strzałem w głowę? Ha! A Tukan mu ucieka. Boże. Dobrze, że jeszcze pan podejrzany nie strzelał przez ścianę. Boże, oni znowu. Tukan i pan podejrzany. Masakra. Masakra. I w końcu pana Tukana ściągnął panu podejrzanemu grzechotnik. Ale spójrzcie, podejrzany już wie. Już wie, gdzie jest antyterrorysta. Tutaj troszeczkę udawał, że się patrzy, że się rozgląda, żeby to nie było takie oczywiste. No ale niestety. Niestety, my już wiemy, kim jest pan podejrzany. Oczywiście teraz niby teamplay, że biegnie po bombę, wiecie, te sprawy, nie? A jednak nie. Poskaczę jeszcze trochę. Pohałasuję jeszcze. Oj, dalmatyńczyk miał bardzo dużo szczęścia tutaj w tym starciu. A pan podejrzany go nie trafił? No tak, musiał pokazać, musiał. Ajku. Ciekawe w sumie, bo chyba ma aima pod przycisk, bo teraz te akcje wyglądały tak, jakby nie miał... Nie miał Aimersona. Tutaj Mołotow trochę zmarnowany. Ale on może, ma przecież pieniądze.
Tutaj już chciał strzelać do wieloryba, ale w końcu zdał sobie sprawę, że jest o wiele za ścianą. O wiele dalej za ścianą. Tutaj już dwóch jednym strzałem. Cudownie po prostu. No i tukan się odgryzł. Och, pan podejrzany stoi. Ciekawe, co teraz będzie pokazywał. Przewiniemy jeszcze kawałek. Przewiniemy, zobaczymy, bo teraz na pewno konfiguruje cheaty, żeby trochę bardziej mu łapały. O, już naprowadzanie. Już naprowadzanie głowic rakietowych. Ajejku. I sobie wyobraźcie teraz, że wy chcecie sobie zagrać spokojnie, odstresować się, odprężyć i trafiacie na kogoś takiego. Powiedziałbym wow, gdyby tylko nie cheatował. No, teraz będzie biegł po ostatniego z antyterrorystów, który chyba mimo wszystko zginie, zanim dobiegnie pan podejrzany do niego. No i tak się właśnie też stało. A, moi drodzy. Tak oglądam, bo jeszcze nie jestem do końca przekonany. Bo teraz jakby gra trochę normalniej, ale no... Sami zresztą widzieliście, co tutaj się działo, tak? Jak oni mówią w tym przyspieszonym trybie Throwing Smoke albo Throwing Flashbang, to brzmią trochę jak minionki. Co tutaj pan podejrzany robi? Czy będzie jakieś fajniejsze zabójstwo? Czy będzie znowu dwa fragi jednym strzałem? Tup, 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 tup. Dobrze, moi drodzy, ja to przewijam, bo nie ma sensu tego oglądać i widzimy się przy ocenie. No dobrze, moi drodzy. Wspomaganie celowania zaznaczymy oczywiste, pola widzenia również, inne zewnętrzne, no też damy. Umyślne przeszkadzanie na niewystarczające, przesyłam werdykt i czekamy na kolejne demko. No dobrze, moi drodzy, mamy kolejne demko, już biorę ocenianie i patrzymy, co to będzie za mapa. Ja obstawiam, że Office. Aj, Dust. Nie trafiłem tym razem, ale jest szansa, że trafimy na kolejnego cheatera, no bo wiecie, Dust mapą cheaterów. Chociaż jak wczoraj grałem na nim... Różnie bywa, tyle wam powiem. Ale zobaczymy, co nasz pan podejrzany tutaj będzie chciał robić. Na razie mogłoby się doczytać demko do końca. O, doczytało się, super. Pan podejrzany o nazwie Sonar, moi drodzy. 17 fragensów, 5 zgonów. Rund było 15. Ale on już wie, że dzwon tutaj był. No niestety, nie wyszło mu. Nie wyszło mu, nie wyszło, nie powiem. Ciekawe, jak to podejście na Bane wyjdzie. Tak, grzechotnik próbuje raszować. Nasz pan podejrzany podniósł maka. No i co? I zabił CTK. Czy dalej kogoś zabije? Nie wiem. Przekonamy się za chwilkę. Tutaj akurat jak wychylał antyterrorysta, to nasz pan podejrzany się schował. I teraz antyterroryści będą próbowali wziąć w kleszcze pana podejrzanego. Tylko nie zrobili tego, nie zgrali się w czasie po prostu. I jeżeli pan podejrzany byłby bardziej ogarnięty, no to najprawdopodobniej wyszedłby z tego z życiem. No, tutaj jego kolega Kos troszeczkę mu przeszkadza. Aha, i nasz pan podejrzany Zach Diffing na pewno dostanie ode mnie zgłoszenie. To jest oczywiste bez właściwie wątpienia. Zobaczymy tylko, co tutaj zrobi pan podejrzany. No, zdobył fragensa. Kurczę, powiem wam, że na razie zdaje się, że gra no, normalnie. Nie jest jakiś dobry, bo to widać. Ale też... Aha. A Flaming to czemu wbiegł w ten Mołotow? A jeszcze do tego panowie nie wzięli bomby. No to świetnie, świetny mecz się zapowiada. Tak coś mi się wydaje, że pan podejrzany ma wallhacka. Tak troszeczkę za bardzo, za dużo wie też. Ale zobaczymy. Zobaczymy, bo na pewno tutaj będzie Griffing. A co do wallhacka, to zaraz się przekonamy, czy jeszcze przy okazji nie ma aima. Tutaj to kierowanie na głowę. Kurczę, że akurat... Aha. Ha!
No to już chyba nie ma żadnego nawet cienia wątpliwości. Tak więc, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Mamy pełnego cheatera, to znaczy za wszystkie cztery przewinienia dostanie ode mnie. Ale spójrzcie jeszcze na jego grę. On nawet z cheatami nie potrafi zabić przeciwników. Dlatego ma jeszcze jakieś skiny. Trudno, najwyżej je straci. W każdym razie ja to przewijam i widzimy się przy ocenie. No dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłem, wszystko zaznaczamy oczywiste i przesyłamy werdykt. Czekamy teraz na kolejne demko, moi drodzy. No dobrze, moi drodzy, mamy kolejne demeczko, już je oceniamy. Mirage, będzie cheater. W którym momencie zorientujemy się, że to cheater? W którym momencie się wyda? Zobaczymy. Ja obstawiam, że w pierwszej minucie. Ale wiecie, mogę być tylko optymistą. Życie zweryfikuje. Pan podejrzany. 10 zabić, 6 śmierci w 9 rundach. No, u przeciwników jest bocian. Pan podejrzany troszeczkę szybciej strzelił, niż mi się wydawało, że można. Tak samo granatem ładnie trafił. Czekajcie, myszkę skupiłem. Dobra, mam już. No, tutaj pan podejrzany bardzo, bardzo ładnie idzie na bana. Zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Do apartamentów pchają się absolutnie wszyscy. Już pan podejrzany celuje przez smoka. No, dobrze, moi drodzy. Nasz pan podejrzany już ma... Według mnie można go zreportować za absolutnie wszystko. Ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze, może bardziej się wyda z aimem. Zobaczymy. Bardzo pięknie, ładnie. Tutaj z Zeusa, no niestety nie wyszło zabójstwo naszemu panu podejrzanemu. Bardzo jest mi przykro z tego powodu. No i antyterroryści wygrywają dzięki zaskakująco dobrej grze naszego pana podejrzanego. Naprawdę. Dobra, moi drodzy. Przewijamy to. I widzimy się przy ocenie. No dobrze, moi drodzy, mamy już karteczkę na wypełnienie. Prawda? Czy był cheaterem, czy nie był cheaterem? Jak dla mnie był cheaterem. Bierzemy tutaj 3 na oczywiste, umyślne przeszkadzanie na nieoczywiste, prześlij werdykt i czekamy na kolejne demko. No dobra, moi drodzy, mamy kolejny dowód, 4 już dzisiaj. Ciekawe, kiedy okaże się, że pan podejrzany jest cheaterem. Po raz kolejny mamy Mirage, tak więc obstawiam, że no, w poprzednim meczyku się zgubiłem. Ale tutaj bym trafił. Może jak tak można grać? Dobra, ale przewiniemy rozgrzeweczkę, bo może się okazać, że na meczyku przestanie cheatować. O, o, nie, 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 nie przestał. Nie przestał, moi drodzy. Spójrzcie na te jego super skille. A nie, teraz akurat nie będzie nikogo zabijał, bo nie ma nikogo po drodze. Ale zaraz jak się do kogoś dorwie, o, spójrzcie jak mu idzie świetnie. Jaki klatkarz. Tu jest, nie wiem, z 5 FPS-ów. O kurczę, akurat przewinąłem. Dobra, moi drodzy, nie ma co na to patrzeć, ja to przewijam i widzimy się przy ocenie. No dobrze, moi drodzy, oceniamy. Tutaj oczywiste wspomaganie celowania, pole widzenia również, inne zewnętrzne również. No i umyślne przeszkadzanie damy na niewystarczające, ponieważ nie strzelał do swoich. No ale to już tutaj mało zmienia. Przesyłam werdykt i czekamy na kolejne demko. Już ostatnie właściwie dzisiaj. Tak więc, moi drodzy, szykujcie się, bo to będzie petarda. Mówię wam, na pewno trafimy na cheatera, który walczy z innymi cheaterami, cheatując cheatami. Dobra, nieważne, zaraz się widzimy. No dobrze, moi drodzy, mamy kolejne demko. Ostatnie już na dzisiaj, tak jak mówiłem. Ciekawe, czy znajdziemy cheatera cheatującego przeciwko cheaterom. Po raz trzeci mamy dzisiaj Mirage, trzeci raz pod rząd właściwie. Także będzie kolejny cheater i myślę, że będzie w drugiej minucie się pokaże. O nie, pierwszej, od razu. Zgadłem. Nie no, to jest jakaś masakra. Moi drodzy, ja to oczywiście będę przewijał, bo to nie ma co oglądać. Ale w międzyczasie powiem wam jeszcze, że tak sobie myślę, czy by nie zrobić właśnie streama z nadzorów.
Tak, żeby wiecie, zrobić, nie wiem, 20 nadzorów, albo 10, albo 30, nie wiem, ile będziecie chcieli. Jeżeli wam się ten pomysł podoba, no to dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Źle to powiedziałem, prawda? Bo jeżeli wam się podoba, to mówicie, że wam się podoba, a nie, że... Też nie, możecie powiedzieć, że wam się nie podoba. Dobra, nieważne. W każdym razie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim pomyśle. No bo zrobić takiego streama to nie jest problem dla mnie. Tylko wtedy nie wiem, jak to będzie z liczeniem tych złapanych haksów. Tak jak tutaj na Overwatchach jestem w stanie to policzyć i wpisać. Tak wtedy będzie to trochę bardziej zawiłe, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i moi drodzy, widzimy się w sumie przy ocenie. O, już jest ocena. Tak więc zaznaczamy wszystkie trzy. Czwartą zostawiamy nieruszoną. No i to ja przesyłam werdykt. I chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiaj. Dziękuję, że ze mną jesteście dalej. Mam nadzieję, że nie nudzę się wam, a jeżeli się wam nudzę, to dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli obejrzeć w moim wykonaniu. I proszę, nie piszcie gotika. Tak więc, moi drodzy, jak mówiłem na początku filmu, za każde 5 łapek dodatkowe demko. Ja się na razie z wami żegnam. Życzę wam udanej niedzieli. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia. Hej.